No i wtedy musisz skrócić ułamek i gotowe, przykład rozwiązany. No, faktycznie, to nie jest takie trudne. Widzisz, wystarczyło trochę poćwiczyć i samo się utrwali w głowie. Tak, w ogóle to bardzo się cieszę, że do mnie przyszłaś. Dzień dobry, bracie. Zjadłem twoją kolację. A co ty tu robisz? No, uczyłem się z matematyki. Nie to co ty, pustaku. To uczcie się dalej. Ja wam nie będę przeszkadzał. Ale pan Drakulogan? Owszem. Cześć! Spać mi się chce. Będę trochę chrapać. No i to tyle z nauki. Mam nadzieję, że i tak coś zrozumiałeś. Dobra, to na mnie już pora. Widzę, że u was godzina spania. Także do zobaczenia jutro w szkole. Do zobaczenia, piękna. Mam szczęście, że mogę z tobą chodzić do szkoły. A co ty tu masz za kobietę? To Kati! Moja rodzina jest jakaś dziwna. Najpierw Howlin, zdjęcie Nathana, teraz ty. Odezwał się ten, co ma całą ścianę w Miałlodi. Logan! Posuń się. Dobranoc, bracie. Co za pchlarz. Miał, a w ogóle jak było na korkach z Kendallem? O, no wiesz, bawiłam się świetnie. W sensie, udało mi się go nauczyć. Miau, chyba coś między wami zaczyna iskrzeć, co? Nie, to tylko przyjaźń i kolega z zespołu, prawda? Wmawiaj sobie, wmawiaj. Wiesz co, Rochelle, ostatnio wpadł mi w oko jeden z nowych uczniów. Wygląda on po prostu nieziemsko, bardzo mi się podoba. No to powiedz, który to z nich? To chyba Kendall Wolf. Nie wierzę. A on nie jest zakochany w Kati? W Kati? Nic mi o tym nie wiadomo. To chyba są jakieś ploty, Rochelle. Wiesz co, ja chyba do niego zagadam. Podoba mi się już od dawna. Nie ma czasu zwlekać. Jak chcesz, ale moim zdaniem on chyba będzie z Kati. Rochelle, jeszcze się okaże. Kendall, zaczekaj. O, hej, chyba się nie znamy. Tak, racja, jestem Katrin Demiał. A ja Kendall Wolf. Jesteś jednym z najnowszych uczniów w tej szkole. Jak się z tym czujesz? Czuję się świetnie, szybko się zaklimatyzowałem. No, co jeszcze mogę powiedzieć? Super szkołę tu macie. Też tak sądzę, uczęszczam do niej od małego kotołaka. Ale jeszcze nikt nie wpadł mi tak bardzo w oko jak ty. Jesteś nieziemsko interesujący. No wiem, nie musisz mi przypominać, Katrin. Nie będę owijać w bawełnę. Robisz coś dzisiaj po szkole? Nie mam planów. Znaczy, miałem, ale może to przyłożyć na kiedy indziej. Ja miałam iść na mecz koszykówki, ale skoro już razem gadamy, może gdzieś razem się wybierzemy. Może wpadniesz do mnie? Naprawdę zapraszasz mnie do domu Wolfów? No tak, dlaczego nie? Punkt 18 w domu Wolfów. Widzimy się. No pewnie, do zobaczenia. Czy ty to słyszałaś? No nie, spotyka się z Katrin, nic nowego, jak każdy chłop w tej szkole. Nie, my byliśmy gdzieś umówieni na korepetycję, a on się woli spotkać z Katrin. O nie, co za czub! No to pięknie, a ja myślałam, że on... Że on co? Nic. Nathan, widziałeś Kendalla rozmawiającego z Katrin? Na pewnie, to bardzo zastanawiające zjawisko. Myślisz, że ona coś od niego chce? Myślę, że Katrin raczej podchodząc do jakiegoś chłopaka chciałaby się umówić, ponieważ ona jest typem takiej osoby, która pragnie randek. Niestety, Howlin, ale wydaje mi się, no nie wiem jak to powiedzieć. Myślałem, że on będzie z Kati, a tutaj taka niespodzianka. Wybacz, Howlin. O rajciu, tylko nie Katrin, Claudine będzie wściekła. Hej Kati, mam sprawę. Tak? A jaką? Bo wiesz, ja nie wiem jak to powiedzieć, ale nie mogę dziś uczęszczać w korepetycjach. O, a co się stało, że nie możesz? No plany się pokrzyżowały i widzisz, no tak wyszło. Jasne,
Nie ma problemu. To do kiedyś. Ty sroj do jedna! Co ty robisz z Kablin? Odbiło ci? Ale my tylko rozmawiamy. Jeszcze raz to powiem matce. O nie, Haulin, słyszałaś to? Przez twojego głupiego brata nasz związek może lec w gruzach. Jeszcze raz będziesz miał do nas problem, to dopilnuję, żeby Claudine do końca życia nie kupowała ciastek, a miał Lodi w dodatku z tobą zerwie. Jak ty mogłaś mi to tak powiedzieć? No dobra, w takim razie życzę wam udanej rozmowy, ale będę was mieć na oku. Widzisz, to nie było takie trudne. Haulin, uratowałaś nas. Haulin, dlaczego leżysz na ziemi? A ty dlaczego dzisiaj rozmawiałeś z Katrin? Co ona od ciebie chciała? Nie interesuj się, kucyku, nie twoje sprawy. Widzisz, Haulin, mówiłem, że oni coś do siebie mają. No ale mam nadzieję, że ona nie przyjdzie do nas do domu. Przecież wiesz, jak Claudine jej nie cierpi. Nic mi na ten temat nie wiadomo. Zobaczycie, że ona nie jest taka zła, jak wam się wydaje. Nathan, mam pomysł. A może ty też do mnie dzisiaj przyjdziesz? To ekstra pomysł. Powiem mamie, że idę do portera, a przyjdę do ciebie. Kochany Nathan. Słyszałaś, co Claude wczoraj powiedział? No, że Kendall podobno miał super korepetycje z Katy. Ale chyba nie są oficjalnie razem. No nie, wszyscy tylko czekają, aż się zejdą. Cześć, dziewczyny. Nathan? Mama cię puściła, czy co? Nie, po prostu powiedziałem jej, że idę do portera, a przyszedłem tutaj, do Haulin. Przecież muszę sobie jakoś radzić, innego wyjścia tutaj nie ma. Dobra, siadaj sobie na kanapę, ja przygotuję wszystkim herbatę. Co wy na to? Genialny pomysł, Claudine. Hej, Nathan, sorki, że tak późno, ale musiałam iść z Soniką na spacer, bo bardzo jej się chciało kloca. Haulin, ale nie musisz mi zdradzać wszystkich szczegółów. Przecież sam chodzisz z Soniką na spacer. Pamiętasz, że dzisiaj miała przyjść do Kendala Katrin? No właśnie, musimy ją obserwować. Nie wierzę, że postępujemy jak Logan i Claude. Logan i Claude by założyli okulary. O, hej wam. Wiecie może, gdzie jest Kendall? U siebie w pokoju. Haulin, to nie tak miało być. Dzięki, w takim razie idę tam. Mieliśmy jakiś gości? Przesłyszało ci się, nikt nie przyszedł. To tylko Sonka drapała w drzwi. No dobra, bo wiecie, skończyły nam się ciastka i na gości nie jesteśmy gotowi. No, bo jakby ktoś przyszedł, to byłby wielki pech. Nie wytrzymam tak kłamać. No dobra, to idę skończyć herbatę. Cześć wam. Claude, w pokoju czeka na ciebie niespodzianka. Ale czy to są ciastka? No oczywiście, szybko. Już lecę. Gdzie moje ciastka? Katrin! Logan, uciekaj. Co za wredne babska tu przylazła. Następna, kur. Nie mam pojęcia, Kendall. Co ty znowu nawymyślałeś? Ale ja nie mam zamiaru w tym brać udziału. Słyszałam, że przyjaźnisz się z Katrin War. Wiesz, to tylko przyjaźń. Czyli tak naprawdę nic nas nie łączy. Nie, po prostu dobrze się dogadujemy i jesteśmy razem w zespole. Ostatni wasz koncert to była jakaś katastrofa. Ale słyszałam też, że to wszystko przez Alexa, także nie ma się czego obawiać. Na pewno masz super głos, tylko nikt nie zdołał go usłyszeć. Alex i Mausedes zostali wywaleni z zespołu, czyli będę mógł śpiewać. Wspaniale! Na pewno przyjdę na wasz następny koncert. Z miłą chęcią cię zobaczę. Musimy już zniszczyć to spotkanie. Haulin, przecież już jestem cały w nerwach. Co wy robicie tu? Ty na nas jesteś zły. A co oni robią w tych pokojach? Że co? Ja zrobię porządek z tą kocichą. Chwileczkę, z jaką kocichą? Haulin, ja nie mogę kłamać. Powiedzmy jej to. Dobra, Claudine. Na pewno będziesz wściekła, ale... Ale... Katrin jest u nas w domu. Że co? Katrin? Że ta kocicha? Mówiłem, że zrobię z nią porządek. Prędzej ja się tym zajmę. I ja! Musimy się je pozbyć, Claude.
Ja wiem, że był mu jego brata, ta nienormalna kotka. Co on ma w głowie? No pięknie, bracie. Wybierasz sobie inną dziewczynę na każdy dzień? O, witam cię, Claudine. Ty się odczep od naszej rodziny. Claudine, uspokój się. Jak ty się śmiesz tak do twojej siostry rodzonej odzywać? Ona ma się uspokoić, a ty myślisz, że jesteś spokojny, jak jesteś z tą kocichą? Zostawcie Katrin w spokoju! No nie, już go opętała. Dobra, Claudine, my sobie idziemy. Rób sobie co chcesz, jesteś w końcu pełnoletni. Ale ja was wszystkich nie będę godzić, jak będziesz miał chęć jeszcze porozmawiać sobie z Katy Noir. Ja chyba lepiej pójdę, widać nikt mnie tu nie chce. Do zobaczenia w szkole. Czemu wszyscy się uwzięli, że mam akurat być z tobą? O, cześć, Katy. Katy, wszystko gra? Tak, jasne, jest dobrze. O, widzę, że Kendall już znalazł sobie nową. Wiedziałem, że tak będzie. Uczyłam go z matematyki, a on tak sobie wszystko odwołał dla niej. Współczuję ci, że jesteś z tym oszustem w zespole. Ja na szczęście już do niego nie uczęszczam i radzę tobie to samo. Tylko, że nie mogę zostawić operetty Idiusa. Oni chcą tej współpracy bardziej niż ktokolwiek inny. Ale widać, Kendall nie potrzebuje już waszego zespołu. To dobrze się składa, bo zawsze chciałem, żebyś była moja. Co? Kendall ma teraz już kogoś innego. Nic mi już nie stanie na przeszkodzie, by z tobą być. Ty chcesz ze mną być? Alex, wybacz. Ja muszę sobie wszystko przemyśleć. Mam szczęście, że mogę z tobą znać się na żywo.